Dobra, witam Was w kolejnej części zagrania w Spyro Reignited Trilogy. No, sprawdzimy, czy się łapie. No dobra. No to kontynuujemy rozgrywkę. Mistyczne szne wody. Będziemy robić. No tak. To lecimy na misty szle wody. Dziwne, dźwięku nie mam. Wezmę, opuść poziom. Dziwne, że dźwięku nie było tam. Aha, czyli znalazłem buga w grze. Nie ma dźwięku w tym filmiku. Zaklął w ślim te słonie w te żółwia, potem się od żółwi aślimakowały i zaatakowały. Od kiedy magiczna fontanna przestała działać, wszystko się zmieniło. Mógłbyś się dowiedzieć, jaka zła siła stoi za tym nieszczęściem. Dobrze, wodne czarodzieje wodniaku. Ach, ty małpo. Trzeba 20, żeby być super mocny. Okay.
bobry zmieniają się w te wydmuszki. Wydymki. Rozdymki. Dziwaczka. Okej. Nic im nie mogę zrobić. Podwójnego rykoszeta dostałem. Te małpy. Kaczka dziwaczka. Tu jest ten słoń, który głupieje. Pancernik, który pluje. Spoko, różowa woda, czyli pewnie niebezpieczna. Użyćko. O, jest, nie domusiał się ma zajmować na raz. Fa. To żabka. A, to jest ten safe point. Tam coś jest. Ale to by nie trzeba się pójść tam dostać. O.
A tędy się będzie może dostać na górę. Miejsce strzelają. Okej. Dobra, mogę iść tam. A zanim pójdę tam, mogę pójść tu. Po co tu poszedłem? Dobra, idziemy na razie tutaj. Zobacz, co się tutaj z czym je. Okej. Okej, tam nic nie ma ciekawego. Spyro, dobrze, że jesteś. Zgubiłem gdzieś swój ołówek, a bez niego praktycznie nie mogę pracować. Mam za to jajo. Może dasz radę wymienić je na mój ołówek? Spoko. O Red, jak ja potrzebuję ołówka. Zechcesz spróbować z nowym jajem? Super. Gdybyś potrzebował, to mam jeszcze Proszę, nowe jajo. Nie dasz rady wymienić go na ołówek tak po prostu, wiesz. Aha, okej. Dobra, później poszukam tego ołówka. O, Spyro, smoczy druhu. Banda złodziei ukradła mi świece zapłonowe i utknąłem tutaj. Odzyskaj, proszę, wszystkie 4 świece. Dobrze, patroniku Bazylii. Odzyskaj, proszę, wszystkie 4 świece. Dobra. To się odzyska przy okazji. Chyba trochę przysnąłem. Wygląda na to, że pozwoliłem fontannie się wyłączyć. Masz, weź tę kulę. Tylko nie mów wodniakowi o mojej małej drzęce, co? On czarodziej śpiła, dobre, kula za nic. A, to on wyłączył tę fontannę, okej.
jest koniec gry. Jest to miejsce na to jajo. Na wymianę. Aha. Dobra, 1 na 4. Chyba tutaj lądowanie.
Uff, udało się. Kurna, utopiłem się i od nowa wszystko muszę mi atakować. A w sumie najlepiej byłoby tego złodzieja złapać od tej strony. Mi się wydaje. Fa. Wpadłem do wody. Serio.
Udało się. Ale 2 na 4. Aha. Padnę sobie do wody. Jak to zrobić, żeby tam od razu skoczyć? A, czyli trzeba tutaj na spokojnie. Tu i później go jakoś przechwycić. Udało się. Kurde, zblokowałem się o drewno. Aż bym po... Ja teraz spadłbym. Aż go pewnie wtedy bym dorwał. Aha. Znowu spadłem. Thank you.
Raz się to padnę. Złodziejaszku. Ranie ci dopadnę. Kurde, nie zadziałało mi klunięcie oku. Teraz się muszę dopaść. Serio, znowu nie zadziałało pamięć ognia na początku. Kurde, tak blisko i tak daleko. Gdybym nie spadł, to już pewnie go miał. Górna ściana. Okej, da się doskoczyć. Bez latania. Spróbujemy jeszcze raz. Zaledwie za krótko trzymałem skok. Nie skoczyłem daleko. No, na razie spokojnie. Wezmę to od nas spokojnie.
chciałem bodzić. Chciałem wyjść tutaj. A, dobra, z tej strony się nie da. Czy muszę go ganiać w ten sposób, jak go teraz ganiam? Serio? Czekaczki się ze mnie śmieją. Proszę to, że on potrafi latać. Na płaskiej powierzchni. O, było blisko. Nie zapało mi skoku. Pierw łapało, a teraz mi nie chce łapać. Dziwne. Co za bezsens. Pierw normalnie mi łapało. Kolejny bóg. Dobrze. O. Nie chcę mi już łapać z tego skoku. Póki jestem w ruchu. Za szybki od niego.
Serio? Chciałeś mi złapać? Pierw mi łapałeś normalnie? No. Co za bezsens. Udało się. W końcu. A, dobra, to jest czwarty złodziej. A, on będzie łatwiejszy, bo będzie biegał w kółko tylko. Udało się. I szafa gra! Proszę, młody smoku, to dla ciebie. To już prawie zabytek, ale zasłużyłeś. Dzięki, podróżniku bazy. Dobre. Niewidzialna tekstura mnie zepchała. No dobra. Kurka. A chociaż wszystkie diamenty zebrałem. No dobra, teraz trzeba iść załatwić sprawę z tym. Jajkiem. I ołówkiem profesora. Proszę, no... Teraz to normalnie zalicza podczas biegu. Thank you.
gdzie mam iść z tym kurczakiem? A, dobra, tu muszę iść pewnie ugotować kurczaka. Biedny kurczak. Oj. A, dobra, to może inaczej. Chcę zgotować tą kaczkę. Dziweczkę zwrócę rodzinie. Teraz mam niby jakąś roślinkę. Którą pewnie może teraz muszę ugotować. Niech to. A, no tak, musiałem ją gotować. Co teraz dostałem? Monetę. Co mam z tą monetą zrobić? Dać tej roślince? To, żebym się zrobił. To jest ten kwiatek.
ale to nie działa. Też moneta nie działa. Na niej też nie działa. A, to są te całe kaczki. Tu nie widzę jakiegoś pomieszczenia, w którym można się, do którego można wejść. Było tak samo. Tu też. Tu tak samo. Chyba, że nie wiem, czy to ma sens. Może się trzeba wrócić do tego. Profesora. Nie, Spyro, to mi nie pomoże. Zmienię się, aby zdobyć ołówek. Dobra, kto może chcieć mieć monetę? Ty nie chcesz monety. Ten tu też nie chcesz. A, ty też nie chcesz. Chyba, że... Teraz się sprawdzi. Chyba, żeby tu była gdzieś jakaś jaskinia. Nie widzę. O! Serio? To ja pomyślę, szef, rzucić mądrze z życzeniem. Staw. Mój ołówek! Teraz znów mogę zacząć wyliczać wiek wszechświata! Proszę, weź tę kulę na przechowanie. Elora twierdzi, że ją zapodzieje. Spoko. Dzięki. Ja też nie może nie zapodzieję. W końcu muszę wrócić jakoś do Smoczego Świata. Sześć w pamięci. Okej. Dobra, możemy się pożegnać z tym poziomem. Dłuższym odcinkiem, a nie chciałbym się to dzielić na części. No, to wracam do domu. Dalej dźwięku nie ma. Ten poziom po prostu jest zbugowany i tyle.
to wracałem do zimowej tundry. Tym akcentem kończymy ten dłuższy odcinek. Zachęcam do ocenienia, subskrybowania, komentowania. Może też mi wesprzeć jakieś przedmioty na Fipunku Steam. Trzymajcie się, link w opisie. Hej.